Cześć, jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójcast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy. O, Edith Souls było tak, tak. To jest kompletnie inny rodzaj gry i kompletnie inny rodzaj w I najbardziej generyczny tytuł, jaki można było sobie wymyślić, po prostu. Ja już mam tak, że kiedy widzę Souls w nazwie jakiegokolwiek tytułu z, z jakimkolwiek przymiotnikiem wcześniej, to już tak ma takie. No, wzbiera się we mnie na wymioty, po prostu, bo, bo już widzę, że to jest takie żerowanie na, na tych Dark Soulsach, na tych Demon Soulsach. Już troszkę wiem z jaką grą będę miał do czynienia. No, na szczęście, w przypadku Eldest Souls, hmm, ta, taka no, na nazwie cała ta chujowość się kończy, bo to jest hmm, bardzo dobra gra w sama, sama w sobie i e, ją można by było sklasyfikować jako bosraża. Ale teraz, teraz sobie wyobraziłem, jak są te takie plakaty reklamujące, hmm, reklamujące grę i ten Twój cytat. Na szczęście, na chujowej na Przepraszam, no, no nie Konrad Noga. Elder Souls no, tak do dupy. No to jest wiesz, mix Elderlinga z Dark Soulsami, no błagam. No to, nie, no Souls to powinno być zbanowane obecnie z bycia używanym w jakichkolwiek tytułach gier. Mogliby, mogliby, mogliby użyć Elder Spirit. Elder Spirit zamiast, bardzo ładnie by brzmiało. Zamiast, e, no, w każdym razie. El, tak tak, bo no ale bo tak, tak, przerwałem. A bosraż, no... Bosraż. No bosraż, tak. Bosraż, bo no, bo strasz. no, bo strasz, tak, bostrasz, bo bostrasz. strasz. co zjebałem. Nie nieważne. No, w każdym razie, no gra, gra, polega w zasadzie na tym, y, że mamy dziesięciu bossów, których musimy po prostu obić. Tam w tle jest jakaś fabułka, y, bardzo mocno to jest stylizowana na Dark Souls, i to całe intro, które się uruchamia przy każdym włączeniu gry, w którym tam jest y, przytaczana historia, że kiedyś tam byli dawni bogowie, którzy zostali wygnani przez ludzkość i ludzie sobie żyli, ale potem, no, to się zemściło i się wszystko zesrało i teraz musimy tych, tam chyba bogów ubić. Mm. Ja to ogrywałem nie wiem, miesiąc temu, chyba to, to jakoś grałem w to, recenzowałem. Też link znajdziecie na GamerWeb do mojej recenzji. I ja Stary, nie ja, ja w to grałem dzisiaj. I ja specjalnie sobie obejrzałem jeszcze tą, to intro. I ja dalej nie wiem o chuj tam chodzi, bo to jest tak odtwórcze. Ale to po prostu trz, trzeba ratować świat i tyle. tak? To jest, Jesteśmy ostatnią nadzieją do tak, tej. Są tam, potwory, trzeba zabić i w zasadzie e... na tym ta, ta cała gra polega, bo faktycznie w grze jest 10 przeciwników. Każdy z nich to boss i trzeba ich wszystkich zabić. 10 jest finałowym. Napisy: kurtyna. Hmm. Ehm, natomiast no, brzmi. Ch chłop chłupio. w kapturze. Tak, chłop w kapturze jest na końcu mnich. Ehm, brzmi głupio, natomiast. Ehm, każdy z tych bossów jest na tyle różny i na tyle ciekawie zaprojektowany, że całej rozgrywce to, towarzyszy takie, taka, taka ciekawość, co będzie za następnym rogiem, jak przejdę przez te drzwi, co mnie tam czeka. E, to jest też gra bardzo trudna, więc e, spoiler czeka was tam w pierdol. E, to są jasne jakieś skrawki, historii w pomiędzy tymi kolejnymi e, arenami z bossami, natomiast no, kogo to obchodzi, to nie jest zbyt ciekawie napisane, tam są jacyś opisani bohaterowie, z... Pradawnych czasów, kiedy jeszcze ludziom żyło się dostatnio, ale tak jak, jak lubię fabułę w grach, to to jest no, no, hashtag nikogo i to tak bardzo. Liczy się sama rozgrywka, i, i ta rozgrywka jest tutaj bardzo solidna. Ona jest bardzo wymagająca, zwłaszcza dla mnie, ponieważ mimo, że jednak solsowym weteranem w jakimś tam stopniu jestem i tych gier solsowych od. od From Software oraz studiów ich naśladujących kilka już przeszedłem w swoim życiu. To jednak jest coś takiego, że, że jeżeli perspektywa, czy też raczej sposób ukazania akcji zmienia się z trójwymiaru na, na 2D, no to ja już kompletnie głupieję i kompletnie nie potrafię w to grać. Więc przyznaję szczerze, ja Eldest Souls nie przeszedłem. Gdzieś tak. Do lasu, doczłapałem do połowy po wielu bojach i obecnie dostaję w pierdziel po prostu na. E, A wiesz celu. dlaczego? No. Bo ty jesteś taka szara myszka. No. No, no, ja wiem, czy ja szara myszka jestem. No, szara myszka tak sugeruje, że, że jak, jak cicha woda brzegi brzegirwie, myślę. E, natomiast tutaj, no ta. To raczej głośna woda główno wykopała z tych brzegów w moim przypadku. <śm> 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 no bo ta gra jest bardzo wymagająca, tak jak już mówiłem. I te kubie pisałem w pewnym momencie, że ona mi przypomina w zasadzie bullet hela. Bo momentami na tej arenie pojawia się tyle różnych dziwnych pocisków od tych bossów, jakichś ataków, fal, obrażeń, że no trzeba lawirować między w tym wszystkim, jeszcze znajdując czas na to, żeby naładować swój atak i zaatakować. No bo jasne, możemy sobie tak pociachać leciutko, ale to główno obrażeń zadaje, no bardziej pasuje tak, tak przytrzymać tego Xa, tak, tak, tak naładować to, to tak ciachnięcie i tak już zrobić taki wypych, bo wtedy też y, te ataki są nie tyle, nie tylko wzmocnione, ale też dodają nam życia i to jest cała mechanika. Ale to jest taki, taki to jest taki ryzykowny zabieg. To mhm. jest tak zrobione, to jest. Kurcze, to zaryzykujesz tym długim atakiem, żeby odzyskać trochę życia. Ale no jest takie zawsze bardzo duże prawdopodobieństwo, że zamiast odzyskać życie cię po prostu ten boss zabije, tak? To jest to jest tak mm, nawet nie wiem czy 50 na 50, to jest takie loteria troszeczkę. Jeżeli ktoś nie, nie jest w stanie sobie dalej tego zwizualizować, to najlepiej jest sobie to porównać do Bloodborne, bo tam był podobny system, gdzie kiedy no, dostało się, uzyskało się jakieś tam obrażenia od przeciwnika, zaatakował nas, dziabnął, straciliśmy trochę życia. To przez krótki moment um, mogliśmy odzyskać to zdrowie, atakując go. go. I w podobny sposób właśnie Elder Souls um, wymusza na, na, na graczu agresywną rozgrywkę. Właśnie przez to, że tutaj prawie, jak, jak, już dos, jak już zadane nam zostaną obrażenia, no to już zosta, życie zostało stracone, ale przez cały czas możemy je odzyskać, tylko musimy ten atak e, właśnie naładować. To, no i to zajmuje czasu. Jesteśmy wtedy mm, otwarci na ataki przeciwnika. E, no ale to są inne sposoby na odzyskanie tego zdrowia. Są, są różne umiejętności, które odblokowujemy na Przepastnym drzewku rozwoju. Tam są, ono jest podzielone na trzy segmenty, i każdy. I je, one odpowiadają kolejno zwinności, sile ataku oraz obronie chyba. Mm. Tak, ale w danym momencie możesz rozwijać tylko jedno drzewko, tak? Yy, tak. Yy, Nie no możesz też... korzystać z dwóch, z dwóch drzewek jednocześnie, więc Finalnie tych opcji rozwoju jest tak troszkę mniej, nawet pomimo tego, że są te trzy drzewka. No, z, zwłaszcza, że za każdego bossa dostajemy jeden punkt umiejętności, mimo że tych umiejętności na każdym, drzew, na każdym drzewku jest dużo, dużo więcej. E, no ale też no, trzeba wspomnieć, że jednocześnie, mimo że Jesteśmy z jednej strony ograniczani przez twórców, że możemy mieć tylko jedno, jedno drzewko, jedną linię rozwoju. To w każdej, w każdej chwili możemy sobie zresetować punkty umiejętności kompletnie za darmo i powrzucać je w inne, nie tylko umiejętności, ale też drzewka. Także... Ale to jest bardzo, bardzo fajne, bo mi to raz jednego bossa zrobiło. Bo długo się męczyłem, nie, nie mogłem sobie z tym yy, z, no z tym drzewkiem, z tym buildem, który miałem wcześniej, nie mogłem sobie długo poradzić z tym bosem, aż w końcu stwierdziłem, że no dobra, może trzeba coś pokombinować. Zmieniłem na inny styl walki i jakoś po, poszło po prostu dość szybko później. Także tutaj też jest taki fajny ten element, żeby dostosować się pod konkretnego przeciwnika. Tak, no ja, ja też tak miałem. Ja na początku poszedłem w ogóle w obronę i w kontrowanie. Mimo, że jeżeli chodzi o kontrowanie przeciwników, to jestem od zawsze straszna dupa. I, no, zresetowałem sobie to, poszedłem w siłę ataku, jakoś tam sobie radzę. Dodatkowym takim elementem ulepszeń są różne zdobywane z pokonanych bossów. Przedmioty, jakieś takie esencje, które można e, włożyć w specjalne sloty odpowiadające konkretnym typom ataków i, e, w, czy też ruchów. E, I wtedy na przykład. Dana umiejętność ma tak jakby alternatywny sposób działania, tak? To... E, e, tak, no ale właśnie chodzi mi o konkretny przykład, ale no, no, no właśnie, e, dajmy na to. Jeżeli to taką konkretną esencję bossa wrzucimy w unik, to przy robieniu uniku i uniknięciu ataku przeciwnika w ostatnim możliwym momencie, to na przykład wytworzy, wytworzymy sobie taką świetlistą em, smugę i jeżeli zrobimy to trzy razy to nagle ta, te trzy smugi zamienią się w atak obszarowy, który jakiś tam atak bosowi zada. To jest jedna z wielu umiejętności, bo niektóre powiedzmy zanaładowany za cios m, wynagradzają nas dodatkowymi. Dodatkowymi, takimi, ja nie pamiętam tych nazw, bo to jest tak generyczne, po prostu, ale takimi fiolkami z energią, które ładują z kolei nasz super inny, mocny atak, więc to jest wszystko bardzo zależne. I trzeba kombinować. No, tak jak mówiłem, gra jest, jest bardzo wymagająca, więc każdą z tych umiejętności trzeba opanować do perfekcji, no bo inaczej czeka na śmierć. Ale daje tą tak, taką adrenalinkę. Jest, no. jest super satysfakcja. Jest super. Ja, ja chyba tam w 2 czy 3 dni y, zrobiłem tę grę. O. O. I to byłem taki no, nabuzowany w ten taki solsowy sposób. No ja gram troszkę inaczej, ja nie jestem w stanie rozpykać SOSów w 2-3 dni. Y, ja jednak sobie te gry rozkładam na dłuższe terminy. I, i troszkę wolniej gram ponieważ no, one mnie strasznie męczą jednak no, jeżeli ja już jestem taki nabuzowany adrenaliną to ja po, po ukończeniu walki z bosem no już nie jestem w stanie jej da dalej kontynuować, ponieważ no nie wiem, no czuję, że okej okay. To jest, to jest ten koniec, muszę sobie zrobić przerwę. Reszta mi się i sobie wrócić, no bo jestem aż tak na Ja mam tak, że zaraz muszę zobaczyć, jaki boss jest następny i jak ciężko będzie z następnym, i to też na ogół e, troszkę czasu mi zajmuje, żeby się przekonać, że okej, okay, dobra, to teraz potrzebuję przerwy, może faktycznie e, spróbuję jutro, ale muszę tam sobie, Mu no muszę sprawdzić, no. nie ma opcji jeszcze hmm. pogadajcie hmm. o jakichś łatwych grach w końcu. ale to jest Kasper, żeby ale to jest właśnie coś... fajne, bo to jest super, bo to wynagradza naprawdę twojego skilla to nie jest e, gra, która wchodzisz i musisz tam grindować przez pięć e, kurwa godzin, żeby złotego bos'a e, wyhodować i móc bossa zabić tylko tutaj nawet bez jakichkolwiek umiejętności byłbyś w stanie e, tę grę przejść jeżeli jesteś odpowiednio dobry, no to jest tak samo jak w Dark Soulsach, e, gdzie ludzie przechodzą ją w samych gaciach z chochlą, grając przy okazji na macie od Dance Dance Revolution. I e, w Souls jest, jest tak samo. Mimo, że ja dostaję w pieprz od tego lodowego kutasa, złomasa, jednego hajma lodowego olbrzyma, e, to ja mimo wszystko cały czas czuję, e, że już, już go... Już go mam, nie? I za każdą próbą dochodzę coraz dalej. Już o tyle mi życia mu, już prawie ostatni cios by, już by nie żył. Ale, ale fuksa miał mnie zabił. No, I tak jest, za każdym razem to cię motywuje do, do dalszych prób. I koniec końców ta wygrana wtedy daje masę satysfakcji, bo czujesz, że to ty jesteś na tyle dobry, żeby te obosa. Rozwalić, położyć na łopatki, a nie twoja postać jest, jest napakowana tymi umiejętnościami i ma tyle HP, że bos nie, nie ma żadnych szans. No. Także wydaje mi się, że polecamy, ale dla hardkorowców. Tak. To na, to to nie na pewno będzie. nie jest na pewno nie jest gra, z którą yy, należy zacząć, jeśli chce się yy, zasmakować z Likeów. To znaczy ja wiem, czy, czy nie można od niej zacząć? Wydaje mi się, że można zacząć jak najbardziej. To, nie... no, no, to ja już lepiej zacznijcie sobie z uh, Tales of Iron. To, to znaczy, to, jest... to wiesz, no, to też nie jest Souls-like do końca. To jest Boss Rush, a Souls-like to są jednak, mimo że podobne, to są dwa różne typy gier. No bo jedna w Souls-likeu jest też taka Ale to się cała tak ta... zwykło wiesz: yy, zwykło się używać tego terminu po prostu na określanie gier trudnych, gdzie giniemy dużo i bijemy no, no, dużo Ale to sposób. jest też błąd, no kuba. No ale to jest. No bo... Jak dla mnie ja jestem z tym ok, bo obecnie wychodzi tyle gier różnych gatunkowo różnych yy, różniących się tak małymi drobiazgami, czasami, że tego nie da się wszystkiego skwalifikować w jakiś taki bardzo sztywny sposób. Więc ja na przykład tak samo mam z rog lajkami, że a jak coś tam, jak często giniesz i musisz zaczynać od nowa, to niezależnie od tego, co tam się dzieje w międzyczasie, to dla mnie to jest wszystko. Jakby wrzucone w jeden, yy, w jeden worek. A jakie jest Wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!